Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witajcie w Radiu Pryzmat. Witamy Was, Aleksandra Kromka i Michał Kękusz oraz nasz gość specjalny, Paweł Kowalski. Dzisiaj opowiemy o niezwykłym sporcie, a mianowicie o żeglarstwie lodowym. Jaki jest taki największy plus i co Pana najbardziej pociąga i ciągnie do tego sportu? Takim najważniejszym, jakby powiedzieć, pozytywem tego jest wolność. Akurat ta forma żeglarstwa lodowego, którą my uprawiamy, to jest po prostu free ride, czyli swobodna jazda po zamarzniętym jeziorze i pozwalamy sobie na wyjazdy takie dalekodystansowe. Latamy czasami do innych miast. Bywa, że dystans dzienny wyniesie po 70 kilometrów. Czasami wraca się nawet w nocy i wtedy na lodzie jesteśmy całkowicie wolni. To jest tak jak rzeczywiście lot szybowcem, gdzie wszystko zależy tylko i wyłącznie od łutu szczęścia i od umiejętności własnych i wiedzy operatora sprzętu. Nikt nic nie nakazuje, nikt nic nie zakazuje. Nie ma jakichkolwiek przepisów dotyczących swobodnego przemieszczania się po lodzie, na szczęście, więc tutaj wszyscy po prostu są wolni i zależni tylko i wyłącznie od swojej wiedzy i swoich umiejętności. To jest chyba ten najlepszy aspekt. Jaka jest największa różnica pomiędzy żeglarstwem lodowym a żeglarstwem tradycyjnym? Największa różnica będzie w, po pierwsze, prędkościach uzyskiwanych, dlatego że bojerem da się polecieć bardzo szybko. Bojer lata 3 razy szybciej niż rzeczywisty wiatr, taki oczywiście dobry, dostrojony, regatowy. No ale tak dwukrotnie prędkość wiatru przekraczamy, czyli prędkości rzędu 60-70 km na godzinę na takim turystycznym, rekreacyjnym bojerze są jak najbardziej uzyskiwalne. No to jest prędkość kilkukrotnie większa niż uzyskuje zwykła żaglówka wodna. Do tego bojer porusza się troszeczkę innymi kursami, inaczej się dobiera żagiel. Bardziej to przypomina dobieranie żagla z windsurfingu niż z żeglarstwa takiego zwykłego wodnego. Jaka była Pana najdalsza podróż? My najdalej, jak latamy stąd, co możemy polecieć po prostu, no to lecimy z Giżycka pod Węgorzewo i pod Ogonki. To jest około 30 paru kilometrów w jedną stronę, ale biorąc pod uwagę fakt, że w międzyczasie można zahaczyć jeszcze jakieś tam jeziora poboczne, no to wychodzi tam najdalszy taki trip, który robiliśmy, to było około 70 kilometrów i polecieliśmy to flotyllą 5 bojerów. Jak wygląda przygotowanie do wyprawy? Oczywiście w miarę zdrowego rozsądku. Przede wszystkim ważne jest przygotowanie wiedzy. Trzeba mieć bardzo, bardzo dużą wiedzę o lodzie, którą jest trudno posiąść. To jest kwestia samodzielnej nauki, jakiegoś doświadczenia. Tak naprawdę nie ma żadnych takich podręczników, które pozwoliłyby się tego wszystkiego nauczyć. Są jakieś takie książeczki bazowe do żeglarstwa lodowego dla regatowców, natomiast nie ma takiego pełnego spektrum możliwości przygotowania z samej jakiejś tam literatury. Plus do tego jest kwestia przygotowania kondycyjnego, znajomość akwenu, przewidywanie pogody. Musimy bardzo dobrze wiedzieć, jaka będzie pogoda, dlatego że jeżeli nam się zerwie jakiś huraganowy wiatr, na przykład na powrocie, albo pęknie nam jezioro, bo też się zdarza, że lód pęka, zwłaszcza na przełomie stycznia i lutego, potrafią się tafle lodowe rozejść i mamy kilka metrów szerokości rzekę w poprzek jeziora, no to te wszystkie zjawiska, te wszystkie stany pogody, stany lodu musimy znać. No i jest kwestia tego, żeby się też dobrze ubrać na konkretną pogodę i nastawić się bardzo mocno psychicznie na kilkugodzinny stan skupienia uwagi na tym, co się dzieje wokół nas. No i to, że się trochę wymarzniemy, bo jak się leci w bojerze przy silniejszym wietrze i przy dużych mrozach, wtedy się nie lata zresztą na wyprawy takie duże, no ale tam powiedzmy 2-3-godzinne loty można zrobić, no to można się też wymarznąć. Także tego typu przygotowania trzeba poczynić. Pomijając już sam fakt przygotowania
zakupienia sprzętu, tak, który musi być na tip-top. Trzeba zebrać ze sobą jakieś zapasowe części, zapasowe narzędzia, dlatego że nigdy nie wiemy, czy od drgań jakaś śruba się nie odkręci, coś tam się nie rozpadnie i nie trzeba będzie tego poprawić. I jest tego trochę po prostu. Czy są jakieś przeciwwskazania związane z dyscypliną? Przeciwwskazaniem na pewno będzie brak wiedzy. Jeżeli ktoś nie zna się na bojerach, to nie wystartuje sam. Trzeba sobie zebrać jakieś tam informacje. I to jest główne przeciwwskazanie. Przeciwwskazania zdrowotne w zasadzie nie istnieją, chociaż też jest kwestia naszej odporności na zimno i na warunki atmosferyczne. To też jest kwestia osobnicza. Jakie są negatywy żeglarstwa na lodzie? W zasadzie jest ich bardzo mało. Kiedy już są spełnione warunki pogodowe i warunki bezpieczeństwa, to poza tym, że jest chłodno, są same plusy dodatnie, jak mawiał pewien prezydent. Czasami się trafi słoneczko, plus parę stopni, lekki wiaterek. Lecimy sobie, zatrzymujemy się na jeziorze, robimy sobie ognisko na środku jeziora, pieczemy kiełbaski, wracamy. Tego typu rzeczy są dostępne. Takim głównym minusem, poza tym chłodem, jest to, to są czynniki w zasadzie zewnętrzne już, takie jak na przykład ryzyko niebezpiecznego lodu, ryzyko tego, że może się ten lód zarwać, można gdzieś tam pod niego wpaść, natomiast to eliminujemy robiąc wcześniej rozpoznanie lodowe i my na przykład objeżdżamy jezioro kładem, robimy sprawdzenie tego lodu w kilku miejscach i zwłaszcza jak do nas przyjeżdżają właśnie klienci, to mamy zawsze akwen wyznaczony, takie miejsce, gdzie ten lód jest na pewno bezpieczny, sprawdzony, jeszcze do tego sprawdzamy go kilka razy na dobę, czy jakiś tam zmian nie ma, ale takim kolejnym, powiedzmy, czynnikiem ujemnym jest spore zaśmiecenie jezior. Niestety nasz czas dobiega końca. Musimy się z wami pożegnać. Chcielibyśmy bardzo podziękować Oldze, która nas realizowała. Realizowała nas Olga Lin, Tybinka. Audycję prowadziła Aleksandra Kromka i Michał Kękuś. A naszym gościem specjalnym był Adam Kowalski.